Santo, morderca, jakiś guru. Bardzo niebezpieczny. Nakaz natychmiastowego aresztowania. DEA potwierdza, że tydzień temu opuścił Brazylię z tym paszportem i wylądował z nim w Barajas. Fałszywy. Są pewni. To nie jego twarz i nazwisko. Mamy jakieś zdjęcia? Dziesiątki. Do tego fałszywe dokumenty i niewiarygodni świadkowie. Nikt go nie rozpoznał, bo nikt nie widział jego twarzy. Albo tak mówią. Wiemy tylko, że nazywają go Santo i jest w Madrycie.